Witam Was bardzo serdecznie na webinarium poświęconemu akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, którą to akcję organizuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które 2 dni temu zdobyło Nagrodę Europejskiego Muzeum Roku 2016. Są z nami dzisiaj podczas tego webinarium 3 ekspertki pracujące na co dzień właśnie w Muzeum Historii Żydów Polskich. Są to Ewa Budek, Maria Mossakowska i Zofia Mioduszewska. Ja nazywam się Magda Arażny i jestem z FRSI i będę osobą prowadzącą to webinarium. I jest też z nami Bogna Mrozowska z fundacji, która nie będziecie jej widzieć, ale będzie dobrym duchem na czacie. Nasz plan na dzisiejsze spotkanie jest taki, że prezentacja ekspertek będzie podzielona na 3 części. Każda ekspertka będzie opowiadała o jednej z nich. Najpierw zaczniemy naszą rozmowę od wyjaśnienia sobie i opowiedzenia o tym, dlaczego w ogóle pojawił się pomysł na zorganizowanie akcji Żonkile i skąd w ogóle Żonkil stał się symbolem tej akcji. W drugiej części będziemy rozmawiać o tym, co udało się już osiągnąć i co mieć na uwadze, organizując akcję Żonkile u siebie. Natomiast w części 3 przejdziemy już do bardzo praktycznych wskazówek i będziemy opowiadać sobie o tym, jakie plany na obchodzenie akcji mamy na ten rok. I dowiecie się dużo na temat filmu, który będzie miał swoją premierę 19 kwietnia. Więc ja oddaję już głos naszej pierwszej ekspertce. Zapraszam do wysłuchania Ewy Budek, która już powie Państwu parę słów o sobie i opowie o tym, dlaczego Żonkile. Dzień dobry, bardzo mi miło być dzisiejszego dnia z Państwem. Pracuję w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w dziale programów publicznych. I tak jak Magda, opowiem, dlaczego właśnie Żonkil stał się symbolem powstania pamięci o bohaterach powstania w getcie warszawskim. W 2016 roku, za tydzień we wtorek, obchodzimy 73. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Na załączonej mapce widzą Państwo obrys granic warszawskiego getta z początku jego istnienia. Możemy powiedzieć, że to jest właśnie ten koniec listopada 1940 roku, przełom 1941, gdzie obszar getta sięgał na południu do Pałacu Kultury i na północy aż do Ronda Radosława, dla tych z Państwa, którzy nieco orientują się w topografii Warszawy, współczesnej Warszawy. Oczywiście granice getta, teren getta cały czas się zmieniały. Ten obszar został zmniejszony. W 1942 roku została zorganizowana wielka akcja deportacyjna i w zasadzie cała południowa część została odcięta. W 1943 roku, kiedy wybuchło powstanie, tak naprawdę ten obszar, możemy mówić o tym obszarze na północ od ulicy Leszno, współczesnej Alei Solidarności. Pokazuję Państwu, to jest ta tutaj granica i tej północnej części właśnie rozgrywały się walki. Powstanie wybuchło 19 kwietnia. Przez około 3 tygodnie nieliczna grupa powstańców słabo uzbrojonych walczyła z Niemcami. 8 maja popełnił samobójstwo Mordechaj Anielewicz, przywódca powstania w getcie. 10 maja dzięki pomocy Symchy Rotema Kazika udało się kanałami wydostać nielicznej grupie powstańców i wśród tych powstańców był właśnie Marek Edelman, o którym powiem za chwilę. 16 maja Niemcy wysadzili wielką synagogę przy ulicy Tłomackie, To są okolice Placu Bankowego i ten dzień traktujemy jako taką symboliczną datę zakończenia powstania w getcie warszawskim. W 2013 roku, w 70. rocznicę powstania, ta data wtedy zbiegła się z otwarciem muzeum. I szukaliśmy wtedy jakiejś nowej formuły na upamiętnienie, bo temat powstania ciągle był dosyć mało znany wśród warszawiaków i turystów. I inspiracją do właśnie tej formy upamiętnienia był Poppy Day, czyli Dzień Pamięci organizowany między innymi w Wielkiej Brytanii czy innych krajach Wspólnoty Narodów. Poppy Day, czyli Dzień Maka, organizowany jest 11 listopada. Jest to upamiętnienie osób, które zginęły w I wojnie światowej, które oddały swoje życie za ojczyznę. Oczywiście tutaj wspominamy nie tylko ofiary I wojny światowej, ale właśnie wszelkie osoby, które brały udział w bardzo różnych walkach. I tak naprawdę 11 listopada ciężko jest znaleźć na ulicach Londynu na przykład osobę, która tego maka nie nosi. Ta akcja ma bardzo pozytywny przekaz. Wszyscy ludzie zjednoczeni są wokół jednej sprawy. I tutaj nie potrzeba wielkich słów, ale wystarczy bardzo prosty gest i jakby wszyscy wiedzą, o co tak naprawdę chodzi. Ma taki wydźwięk, znaczy nie tylko mówimy o pamięci, mówimy o solidarności, ale również o nadziei. I ten pomysł wydał mi się niezwykle trafiony i ważny. I zaczęliśmy myśleć, jaki symbol możemy wykorzystać, opowiadając o powstaniu w warszawskim getcie. I w zasadzie pierwsza myśl, która się nasunęła, to właśnie był żonkil, jako kwiat, który w każdą rocznicę pojawia się pod pomnikiem powstania w warszawskim getcie. Z samym żonkilem wiąże się niezwykle ciekawa historia związana z przywódcą żydowskiej organizacji bojowej Markiem Edelmanem, o której opowiem w kolejnym slajdzie. Tutaj możecie przeczytać fragment z książki, pewnie wszystkim dobrze Wam znanym, z książki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”, kiedy przeprowadza ona wywiad z Markiem Edelmanem i w pewnym momencie pojawia się temat kwiatów. Jest to bardzo ciekawa historia. Po zakończeniu wojny Marek Edelman zaczął otrzymywać od jakiejś tajemniczej osoby bukiet żółtych kwiatów i najczęściej były to żonkile. I w zasadzie co roku te kwiaty się pojawiały. I on do końca tak naprawdę nie wiedział, kto te kwiaty mu przysyła. Kolejne osoby zaczęły te kwiaty przesyłać Markowi Edelmanowi i jakoś tak się utarło, że on jakoś tak bardzo lubi te żonkile, że to jest jakaś taka część hołdu, część pamięci i w ten sposób można to robić. Podczas obchodów rocznicy powstania kwiaty również pojawiały się właśnie w miejscach pamięci związanych z zagładą Żydów. I tutaj mamy szereg zdjęć, gdzie właśnie ludzie przychodzą z naręczem żonkili, ale także Marek Edelman i składają bukiety żonkili pod pomnikiem. Na kolejnym zdjęciu widzicie grupę osób. Wśród nich jest Marek Edelman, a także Antek Cukierman, obaj żydowskiej organizacji bojowej. Mamy rok 1946 i to są pierwsze organizowane obchody. Tutaj ta grupa osób spotkała się, by wspominać Mordechaja Anielewicza. Jest to 8 maja. Tak jak mówiłam, rozpoczęliśmy naszą akcję 4 lata temu i zauważamy, że coraz więcej ludzi ją poznaje i przychodzi na obchody. Po pierwsze, Żonkil, tak jak chcieliśmy, Żonkil stał się tym symbolem. Przygotowaliśmy papierowe żonkile i znaleźliśmy wspaniałą artystkę, której udało się zawrzeć w takim prostym papierowym kwiatku, znaczku, wszystkie treści, które chcieliśmy w nim zawrzeć. I jest to, ujęła nas w tym projekcie zarówno prostota, jak i złożoność znaczeń. Z jednej strony żonkile to jest właśnie pamięć, szacunek, ale też oznaka wiosny, odrodzenia, nadziei. I te wszystkie hasła jakoś bardzo trafiają do ludzi i rzeczywiście udało nam się dzięki tej akcji trafić do bardzo dużego grona. Tutaj widzicie w dolnym lewym rogu, to były obchody bodajże w zeszłym roku, gdzie naprawdę mamy tłum ludzi pod pomnikiem bohaterów getta i jak widzicie, większość z nich ma przypięte do ubrania kwiaty żonkila, a także ludzie niosą właśnie bukiety żółtych kwiatów. Na zdjęciu po prawej stronie są to obchody 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Przemawia Kazik Symcha Rotem, który właśnie pomógł Markowi Edelmanowi wydostać się z getta. I on również przyłączył się do naszej akcji i był z nami tego dnia. O samej już organizacji akcji oraz jak zmieniała się przez te 4 lata, co udało się nam osiągnąć, opowie koordynatorka tegorocznej akcji, Marysia Mossakowska. Dziękuję serdecznie. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Ja bym chciała zacząć od takiej krótkiej ankiety, z której chcielibyśmy się dowiedzieć, kto z Was już słyszał w akcji Żonkile. Myślę, że już możecie głosować, tak? Prosimy kliknąć zakończ po zagłosowaniu. Myśmy dali takie 3 opcje do wyboru, czyli słyszałam, słyszałem, ale nie brałem udziału, czyli te osoby, które gdzieś już się z akcją zetknęły, natomiast jeszcze jej nie organizowały. Brałem udział w akcji w latach poprzednich, czyli te osoby, które z organizacją akcji już miały do czynienia. No i trzecie, no chcemy też zobaczyć, dla ilu z Was to jest zupełnie nowe doświadczenie. Widzę, że już tak 65 prawie, już ponad 66% osób zagłosowało. Myślę, że szybko to idzie, więc powinniśmy niedługo skończyć. Dobrze, no to myślę, że jakieś ostatnie tak z 10 sekund jeszcze na głosowanie. Ja zaraz przedstawię wyniki. No, mamy już ponad 70% głosów, więc kończę głosowanie. O. Przepraszam. Aha, przepraszam, tak. Oczywiście jeszcze przedstawię wyniki. Czyli tak, 39% osób słyszała, ale nie brała wcześniej udziału. Bardzo Was serdecznie witam. Widzę, że najmniej z nas jest osób, które już brały udział, ale też bardzo się cieszymy, ponieważ już może macie też jakieś doświadczenia, o których możecie się z nami podzielić. No i witam też bardzo serdecznie te osoby, które wcześniej akcji nie słyszały, dla których to jest zupełna nowość. Dobrze, mam nadzieję, że teraz wyjdzie lepiej. Wracam w takim razie do właściwej części już swojej prezentacji. Tak jak zapowiadała wcześniej Ewa, ja bym chciała trochę powiedzieć o tym, w jaki sposób akcja zmieniała się. Najpierw skupię się na Warszawie i chciałabym na podstawie liczby zaangażowanych wolontariuszy pokazać, jak to się zmieniało. Pierwsza edycja akcji, 2013 rok, o tym Ewa też już wspominała. To był taki moment, w którym tak naprawdę zupełnie nie wiedzieliśmy, z jakim zainteresowaniem możemy się spotkać, ile ludzi będzie chciało się włączyć. Myśmy nie mieli wtedy jeszcze Centrum Wolontariatu, one dopiero się budowało tak naprawdę właśnie po tej pierwszej edycji akcji. Na pomoc przyszło nam Muzeum Powstania Warszawskiego, które było współorganizatorem i dzięki ich wsparciu także udało nam się zaangażować 500 osób w Warszawie, wolontariuszy. Dla nas to był bardzo, bardzo dobry wynik. Kolejny rok, 2014, to był taki moment, w którym musieliśmy się zetknąć z takim problemem, że 19 kwietnia tak no różne, że tak powiem, wypadają w tym okresie wydarzenia. Akurat w 2014 roku to była Wielka Sobota. Myśmy oczywiście zdecydowali się akcję mimo wszystko robić co roku 19 bez względu na to, co wypada. No i wtedy akcja wyglądała troszkę inaczej, trwała trochę krócej, ale mimo tego udało nam się zaangażować 400 osób i normalnie przeprowadzić akcję. Tak jak widzicie, takim momentem przełomowym był rok ubiegły. Po pierwsze dosyć korzystny termin, 19 niedziela. Do tego jeszcze myślę, że taki jakiś naturalny rozwój akcji spowodował, że w zeszłym roku wolontariuszy przyłączyło się do nas około 850 w samej Warszawie. W tym roku udało nam się zachować taką tendencję zwyżkową, powiedzmy. To już oczywiście nie jest tak gigantyczna różnica, ale mamy około 1000 osób, mimo tego, że termin ponownie nie jest łatwy, to jest dzień egzaminów gimnazjalnych i do tego normalny dzień pracujący. To tyle o Warszawie. Tak naprawdę to, na czym chciałabym się skupić, to bardziej to, jak akcja wygląda w całej Polsce. Tak jak widzicie, pierwsze dwie edycje akcji, czyli 2013 i 2014 rok, to był tak dopiero początek takich działań ze szkołami i z instytucjami w całej Polsce. Znowu ten rok ubiegły okazał się takim rokiem przełomowym. Myśmy mieli wtedy wsparcie Ministerstwa Edukacji, tak podobnie jak w tym roku. Przygotowaliśmy specjalną ofertę, no i myślę, że dlatego też udało nam się ponad 800 szkół wtedy głównie zaangażować. Ten rok jest szczególny, ponieważ również dzięki tutaj współpracy z fundacją włączyliśmy do tych naszych odbiorców także biblioteki, które bardzo serdecznie witamy. Dla części z Was to pewnie jest właśnie pierwsza styczność z akcją. Mamy nadzieję, że będziemy tę współpracę kontynuować. Tutaj widać zdjęcie z jednej ze szkół, z akcji ubiegłorocznej. To, co dla nas było bardzo ważne po tym zeszłym roku, to sprawozdania, które do nas przyszły po przeprowadzonych akcjach. Dzięki nim zobaczyliśmy, jak, że tak powiem, akcja była organizowana, ale także to, jak bardzo wielu koordynatorów, nauczycieli w swoich działaniach wyszło poza to, co myśmy oferowali, czyli nie tylko rozdawali żonkile, nie tylko przeprowadzili lekcje, ale zrobili wokół tego wydarzenia dużo więcej działań i myśmy na podstawie tego przygotowali w tym roku taki pakiet dobrych praktyk, to nazwaliśmy, czyli takich naszych propozycji, co w ramach akcji można zorganizować. Widzę, że się pojawia trochę pytań na temat materiałów. Nie wiem dokładnie, czy to już było wszystko wytłumaczone, ale do części z Państwa już ten pierwszy pakiet, taki newsletter, przyszedł w okolicach świąt. Dla tych, którzy zgłosili się poprzez formularz później, te materiały zostaną jeszcze raz przesłane w dniu dzisiejszym, ale wszystkie też cały ten pakiet materiałów jest dostępny u nas na stronie. Ja później jeszcze będę tego linka pokazywać w swojej prezentacji. Ja nie będę, że tak powiem, bardzo jakoś rozwijać tego, co jest w tej prezentacji z dobrymi praktykami. Chciałam tak tylko szybko powiedzieć, co my proponujemy, że można zorganizować. To jest oczywiście organizacja akcji informacyjnej w szkole lub w bibliotece, czyli to jest spotkanie, lekcja, wykład, jakieś wydarzenie, na którym o samej akcji i o powstaniu się mówi. No oczywiście takim głównym, że tak powiem, elementem akcji jest rozdawanie samożonkili. Ono może się odbywać w szkole lub w bibliotece, ale można też oczywiście z tym rozdawaniem żonkili wyjść w miasto, poza teren szkoły czy biblioteki. To, co zauważyliśmy też w zeszłym roku, to to, że często 19 kwietnia był taką okazją do tego, żeby opowiedzieć o lokalnej żydowskiej historii. I myśmy, że tak powiem, też jak najbardziej do tego zachęcamy, żeby to był moment, żeby odwiedzić pomniki czy inne miejsca pamięci czy cmentarze w swoich miejscowościach. Jeśli chodzi o samo rozdawanie żonkili, dla tych z Was, którzy się na to zdecydują, to chciałam kilka takich przekazać zasad, co do których my się stosujemy tak naprawdę od początku organizacji akcji. Przede wszystkim to, co jest dla nas bardzo ważne, to to, żeby tego papierowego żonkila dostały wyłącznie osoby, które wyrażą na to zgodę. My nie mamy takiej jednej formułki, którą przedstawiamy wolontariuszom, natomiast zazwyczaj to, co oni mówią, składa się z takiej kilku części, tak? No, że jest 19 kwietnia, rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim, że te papierowe żonkile symbolizują pamięć o tym wydarzeniu, no i pytanie, czy pan, pani chciałby takiego żonkila przyjąć. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, mówi, że nie, to my absolutnie nie przekonujemy do wzięcia udziału. To nie jest też dla nas, uważamy, moment na to, żeby przekonywać kogoś. Jeżeli ktoś nie wyraża zgody, to jest tak naprawdę koniec rozmowy, dziękujemy i odchodzimy. Z tym związana jest też druga kwestia, mianowicie reakcje. No, my, że tak powiem, mamy bardzo różne doświadczenia. Na szczęście nie zdarzyły nam się jakieś bardzo nieprzyjemne sytuacje, ale faktem jest, że reakcje mogą być bardzo różne. Część ludzi jest nieprzychylna samej akcji, część ludzi w ogóle nie ma ochoty brać udziału w niczym. I myślę, że ważne jest, żeby te osoby, które będą rozdawały, uprzedzić też. Nie straszyć, ale uprzedzić o tym, że takie sytuacje mogą być. Dla młodych osób, a wiem, że bardzo dużo właśnie na przykład szkół gimnazjalnych czy ponadgimnazjalnych bierze udział, to też, że tak powiem, taki nieprzyjemny komentarz może być ciężki do przyjęcia, dlatego myślę, że warto podkreślać, żeby absolutnie nie brać do siebie osobiście takich komentarzy. I w ogóle, jeśli się zdecydujecie rozdawać, to żeby z tą grupą, która będzie rozdawać, porozmawiać trochę właśnie na ten temat, jak się do takich sytuacji przygotować. Z takich organizacyjnych kwestii to My mamy taką zasadę, że nie przypinamy sami żonkili. To znaczy zasady przekazujemy je do ręki, chyba że ktoś wyraźnie poprosi o przypięcie. To jest związane z takim zachowaniem jakiejś osobistej przestrzeni, że tak powiem, której nie chcemy zaburzać. Więc tak, żonkile podajemy do ręki, no chyba że ktoś, chyba że na czyjąś wyraźną prośbę, wtedy oczywiście można go przypiąć. I żonkile rozdajemy wyłącznie w miejscach publicznych. Oczywiście nie dotyczy to rozdawania w szkole czy w bibliotece, która akcję organizuje. To, czego jeszcze tutaj nie ujęłam, a myślę, że warto o tym powiedzieć, to jest też zachowanie podczas samego rozdawania żonkili. Sama wymowa naszej akcji, której głównym hasłem jest "Łączy nas pamięć", jest pozytywna, jednocząca i jak najbardziej należy o tym pamiętać, rozdając żonkile. Ale gdzieś musimy też pamiętać o tym, że pamiętamy o tragicznych wydarzeniach i ta równowaga pomiędzy tym pozytywnym przekazem akcji, a tą pamięcią o tych wydarzeniach, no, powinna być zachowana. Tak, ja już tak naprawdę kończąc, chciałabym jeszcze tak przypomnieć, że wszystkie materiały są na stronie polin.pl/żonkile. Tam jest odnośnik do takiego kafelka, z którego można ściągnąć materiały. Ten pakiet edukacyjny i krótsza wersja filmu zostaną udostępnione dzisiaj. Przepraszamy za opóźnienie. Co jest też dla nas ważne, to dla wszystkich tych, którzy zgłoszą się przez formularz, który też jest dostępny na tej stronie, będziemy po przeprowadzeniu akcji prosić o takie ponowne wypełnienie formularza z informacją, ile faktycznie osób wzięło udział w akcji, ale to, co dla nas jest bardzo istotne, to to, że będzie tam miejsce na przedstawienie swoich uwag, obserwacji, jakichś być może pomysłów, w jaki sposób akcję usprawnić. My mamy w tym momencie, tak jak mówiłam, ponad 1000 instytucji z całej Polski. Nie jesteśmy w stanie niestety ze wszystkimi być w bezpośrednim kontakcie, dlatego musieliśmy to trochę tak sformalizować. Ale bardzo proszę, żebyście wszystkie jakieś właśnie swoje uwagi i obserwacje zapamiętali, bo później będzie miejsce, żeby je nam przesłać i mam nadzieję, że będziemy mogli, że tak powiem, wykorzystać to przy usprawnianiu akcji w przyszłym roku. Tak, wydaje mi się, że z mojej strony to już wszystko. Ja bym bardzo chciała jeszcze w imieniu całego naszego tutaj zespołu żonkilowego i muzeum bardzo, bardzo za wasze zaangażowanie podziękować i dla tych osób, dla których to jest pierwsza akcja. Mamy nadzieję, że wam się spodoba na tyle, że spotkamy się w latach przyszłych. My mamy zamiar akcję kontynuować już zawsze. I przekazuję teraz głos Zosi Mioduszewskiej, z którą część z was może miała w kontakcie. Ona zajmuje się obsługiwaniem tej skrzynki żonkile.polin.pl, którą tutaj też umieściłam. I Zosia opowie więcej o pakiecie edukacyjnym i o filmie, którego premiera 19 kwietnia. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, to znaczy będę mówiła na ty, tutaj koleżanki zaproponowały, żeby taką formułę zastosować, także mam nadzieję, że nikomu to nie przeszkadza. Ja bym chciała zaproponować teraz taką krótką narrację dotyczącą właśnie materiałów edukacyjnych, które dzisiaj Państwo dostaną, a przede wszystkim filmu. Ten film, w tej chwili już jego krótka wersja jest dostępna na naszej stronie internetowej, pod linkiem, który przed chwilą tutaj na czacie został wysłany. I dzisiaj wszyscy, którzy zgłosili się poprzez formularz zgłoszeniowy, dostaną na maila pakiet materiałów edukacyjnych i również link do krótkiej wersji filmu, żeby można było zobaczyć, jak ten film wygląda, jak go oglądać, co z nim można zrobić. I również gdyby się okazało, że do niektórych z Was te materiały w jakiś sposób nie trafią, to one są dostępne na naszej stronie internetowej. Ale tutaj można dzwonić do mnie, można wysyłać maile, gdyby cokolwiek nie działało, czy tutaj była jakaś pustka w Waszych skrzynkach internetowych, to proszę dawać znać, my wszystko roześlemy. I teraz przyjrzyjmy się, jaki to może być rodzaj działania. Ja wiem, że tutaj pośród 59 uczestników na pewno są osoby, które będą robić takie spotkanie dla uczniów, ale prawdopodobnie są też osoby, które się spotkają z dorosłymi. Także ja opowiem, jak pracować z filmem, czym jest film i również postaram się opowiedzieć, co można robić z dorosłymi i z dziećmi. Tak zróżnicujemy to. Film jest ciekawy, on się składa z 3 części i jest taki właściwie podział materiału trochę chronologiczny, to znaczy opowiadamy o życiu społeczności żydowskiej Warszawy przed wybuchem wojny, pokazujemy bardzo ciekawe materiały, takie ikonograficzne, film w kolorze, pokazujący życie Żydów w dzielnicy północnej w Warszawie, na Muranowie. Opowiadamy historię utworzenia getta, zamknięcia getta, częściowo o tym mówiła Ewa Budek, też zobaczycie to w filmie, więc może nie ma sensu, żebym teraz to opowiadała. I doprowadzamy to wszystko do momentu wybuchu powstania w kwietniu 1943 roku, żeby też pokazać, kim byli powstańcy. Ta grupa, jak wiemy, no niewielka, 750 osób, też dokładnie nie wiemy ile, głównie młodych ludzi skupionych w Żydowskim Związku Wojskowym, Żydowskiej Organizacji Bojowej. Także tutaj, żeby pokazać jakby skąd ci ludzie są, ile mają lat, kim byli powstańcy. Sercem filmu jest animacja. Chcieliśmy bardzo nie wykorzystywać materiałów robionych przez Niemców, takich zdjęć robionych przez nazistów, które często są powielane i są takim właśnie, chcąc nie chcąc, stały się symbolem walki w getcie. Natomiast tutaj nie chcieliśmy tego powielać i użyliśmy materiały z Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, z Shaw Foundation, też z Filmoteki Narodowej i na ich podstawie artysta stworzył po prostu rysunki, ilustracje, animację komputerową i też wydaje nam się, że to jest interesujące zarówno dla młodzieży, jak i też dla dorosłych, taki po prostu rodzaj artystycznej wypowiedzi na temat powstania. I tutaj jest, też korzystaliśmy ze słów z tamtego momentu, z relacji, tak żeby ta opowieść, mimo tego, że ma taki charakter artystyczny, była jak najbardziej werystyczna, prawdziwa. I ostatnia część, taka krótsza filmu, to jest materiał, który pokazuje muzeum. Są ciekawe zdjęcia robione taką nowoczesną technologią, bo z powietrza, dronem, także można obejrzeć muzeum w całej jego wspaniałości i zobaczyć też to miejsce, dlaczego to jest ważne i dlaczego muzeum, dlatego że muzeum rzeczywiście jest w miejscu, gdzie były walki. Cała przestrzeń wokół Muzeum Historii Żydów Polskich jest zniszczona i właściwie o powstaniu mówi pomnik, który jest naprzeciw Muzeum Pomnik Bohaterów Getta. I w związku z tym, że muzeum jest w miejscu tak symbolicznym i tak związanym z historią też powstania w getcie, to tutaj chcieliśmy chwilę, kilka minut filmu poświęcić muzeum. I za chwileczkę też powiem Wam, jak wykorzystać ten moment, żeby opowiedzieć o być może upamiętnieniu w Waszej miejscowości, czy w ogóle jak wykorzystać ten film, który mówi jednak w dużej mierze o historii Warszawy i historii powstania w Warszawie, jak go wykorzystać również, żeby mówić o historii lokalnej społeczności żydowskiej. I teraz oczywiście tutaj być może Wam się będzie przez chwilę teraz trudno słuchać, bo jeszcze materiałów edukacyjnych nie dostaliście, ale dzisiaj je dostaniecie, więc tak trochę opowiem, co będzie w tym pakiecie, jak go wykorzystać. Film trwa 20 minut, więc wyobraźcie sobie, że chcecie, oprócz tego, że pokażecie ten film uczniom czy dorosłym, jeszcze w jakiś sposób na nim popracować. Przychodzi do Was grupa, puszczacie film w bibliotece i teraz popatrzmy. Możecie na 3 sposoby, a właściwie powiedziałabym, że 4, pracować z tym filmem. Jeżeli nie chcecie w ogóle robić ćwiczeń, to można ludzi, którzy przyjdą do biblioteki, czy będą to zajęcia w szkole, w ogóle zapytać, co wiedzą na temat powstania w getcie, czy w ogóle znają jakichś powstańców, czy w ogóle słyszeli o tym. To nie jest ewidentne, że to jest taka znana historia. Ona nie jest znana też często dla ludzi z Warszawy, więc niekoniecznie musi być znana w innej miejscowości. Także to jest bardzo takie proste pytanie, które można zadać i potem powtórzyć je po filmie. Co się ludzie dowiedzieli z tego filmu? Czy to było dla nich ciekawe, czy to było nowe, czy to im przypomniało jakieś lektury? Także to jest taka zupełnie podstawowa rzecz i taki jakby podstawowy kontakt, który można nawiązać z grupą i który w ogóle nie wymaga też wykonywania ćwiczeń. I dla wszystkich z Was, którzy nie chcą tak pracować, którzy nie potrafią pracować warsztatowo, czy nie lubią tego, to można właśnie taką dyskusję przeprowadzić. Znaczy, co wiemy, oglądamy film, czego się dowiedzieliśmy. To jest bardzo proste i ja często w ten sposób pracuję z grupami. To jest też dobre, kiedy jest mało czasu, kiedy nie ma, nie wiem, godziny, 2 godzin, nie ma jakichś materiałów warsztatowych. Zobaczmy. Tutaj teraz pokażę Wam kadry z filmu. O, to jest właśnie to, o czym mówiłam. Podsumowanie filmu dyskusją. Teraz zobaczmy kadry z filmu. Tak to wygląda. Tutaj ten film był utworzony na podstawie fotografii. Tutaj akurat mamy takie, to było robione na podstawie zdjęcia ruin bunkra na Miłej. Ten bunkier, gdzie zginęło dużo powstańców, to właściwie były ruiny domu w 1939 roku zbombardowanego i pod spodem był ogromny bunkier, zresztą należący do cywili, w którym schronili się członkowie żydowskiej organizacji bojowej. Także widać, że tutaj artysta, który tworzył animację, bardzo się opierał na fotografiach. To zresztą bardzo dobrze dla nas. I teraz pierwsze takie podstawowe ćwiczenie, jakie można zrobić z uczestnikami spotkania i praca na temat bohaterów i bohaterek powstania, że przede wszystkim w powstaniu brali udział żywi ludzie i musimy się dowiedzieć, kim oni byli, jaka była ich historia przedwojenna, jakie były ich motywacje do walki, jaka była historia ich rodzin. I tutaj w materiałach, które Wam prześlemy, dostaniecie bardzo dobrze opracowane biogramy Mordechaja Anielewicza, Marka Edelmana, Celiny Cywilubetkin, Tosi Altman i Kazika Symchy Rotema. Z tych tutaj 5 wymienionych osób, Kazik Symcha Rotem jest jeszcze osobą żyjącą, mieszka w Izraelu. Tak jak Ewa wspominała, pojawia się też nie we wszystkie rocznice, ale przyjeżdża na rocznicę powstania w getcie. Nie wiem, czy w tym roku będzie, mamy nadzieję, że tak. I jak będziecie pracować z biogramami? Przede wszystkim można rozdać, podzielić ludzi na grupy i poprosić, żeby przeanalizowali biogramy, które rozdacie. I tam będą takie karty pracy, będzie można wypisać imię i nazwisko, wychowanie, wykształcenie, język, jakim się posługuje dany bohater, światopogląd domowy i przynależność do organizacji. Zależało nam w tym ćwiczeniu, żeby pokazać, jak bardzo różne to były grupy, też ideologiczne, polityczne. Tak, ci młodzi ludzie byli albo syjonistami, albo należeli do takiej bardzo ważnej organizacji Bunt. To też było związane z powojennymi biografiami tych osób, bo jak wiecie, Marek Edelman nigdy z Polski nie wyjechał. On zmarł w 2009 roku. Zresztą jego pogrzeb się zaczął pod muzeum. To była niesamowicie wzruszająca chwila, bo pogrzeb ruszył właściwie kondukt pogrzebowy spod pomnika bohaterów getta i on został pochowany w kwaterze buntowców na cmentarzu żydowskim na Okopowej. Ten kondukt szedł ulicą Mordechaja Anielewicza, która kiedyś się nazywała ulicą Gęsią i wszystkie kondukty pogrzebowe w Warszawie tą ulicą właśnie szły, także to była też taka uroczystość no, tuż pod muzeum się odbywająca. Jeszcze muzeum było wtedy w budowie. Także tutaj chcemy pokazać właśnie, że ci ludzie pochodzili z różnych środowisk i ze środowisk zasymilowanych, w których ludzie się posługiwali językiem polskim, ze środowisk, gdzie jidysz był językiem codziennym. Także bardzo i syjoniści, którzy marzyli, żeby państwo Izrael powstało w Palestynie. Także chcemy pokazać bardzo ciekawe, złożone biografie. I kolejnym, także to jest jeden z takich wytrychów, tak? Rozmawiamy o biografiach, to wszystko zobaczycie w biogramach. Kolejnym i to już trudniejszym takim zadaniem, które można zrobić z uczestnikami spotkania, to są dylematy. Jak to będzie wyglądać? Dostaniecie teksty źródłowe, teksty z różnych lektur, też z Hanny Krall, ale też relacje z epoki i na podstawie tych tekstów ludzie będą mogli zastanowić się, jakie były dylematy, które stały przed powstańcami. To znaczy, czy powstańcy mieli nadzieję na przeżycie, czy to właściwie ta walka była, tak jak mówił Edelman, wyborem lepszej śmierci, sposobu umierania, czy w jaki sposób powstańcy szukali ucieczki, szukali drogi kontaktu ze stroną aryjską, szykowali sobie kryjówki. Czy jakąś alternatywą było samobójstwo, czy powstańcy mieli wątpliwości dotyczące zrywu, czy jakie były rozważania właśnie członków żydowskiej organizacji bojowej i tak dalej, i tak dalej. Czy to była właśnie wybór śmierci, czy jednak jakiś sposób nadzieja. I tutaj będziecie mieli do każdego z takiego dylematu cytat. Ja nawet taki jeden cytat tutaj przeskoczymy przez bardzo ciekawe ilustracje filmowe i dotrzemy do cytatu. To jest wytłumaczenie tytułu naszego filmu i on też właściwie mówi dużo o tematach, które stały przed powstańcami. Marek Edelman w czasie spotkania z łódzkimi licealistami na pytanie o szansę powstania powiedział, że nie było żadnej nadziei na to, że coś się zwycięży, że się kogoś uratuje, że coś się zmieni. I to właściwie może być też taki przyczynek do rozmowy, to znaczy co to jest za zryw powstańczy, że właściwie ludzie, którzy się na niego decydują, wiedzą, że nie zwyciężą. Czyli co właściwie, dlaczego był ten zryw. I tutaj na podstawie fragmentów literatury i relacji można powiedzieć tak, że ludzie chcieli, żeby przede wszystkim były przerwane deportacje, to znaczy, żeby już więcej, tak jak pisał Władysław Szlengel, nie widzieć tych torów, nie widzieć ludzi wsiadających do wagonów. Z drugiej strony ludzie być może chcieli się zemścić, to byli młodzi ludzie, którzy stracili całe rodziny swoje, chcieli zobaczyć, jak giną Niemcy, nie chcieli być ofiarami. Woleli zginąć w walce, niż być zabranymi na Umschlagplatz, do miejsca deportacji. Także te wszystkie cytaty, które Wam damy, będą próbą właśnie zmierzenia się z tymi dylematami. Oczywiście my dzisiaj nie możemy sobie tylko wyobrażać, co ludzie w tamtej tragicznej sytuacji myśleli, co wiedzieli. Możemy na podstawie tych strzępów właśnie relacji to sobie odtwarzać, ale zawsze jak to robimy, to jest jakieś przybliżenie tej historii. Oczywiście z taką ogromną pokorą, że no nie jesteśmy powstańcami i nigdy tego nie będziemy wiedzieć. Natomiast obcowanie z tekstem, tak samo jak obcowanie z tamtymi biografiami, rzeczywiście nam daje większy wgląd i nas jakoś odsyła do innej rzeczywistości niż tylko rozdawanie żółtych kwiatów, prawda? Bo jednak mówimy o ludziach, którzy coś robili i o sytuacji, która rzeczywiście się działa. Chciałabym jeszcze powiedzieć o ćwiczeniu pamięć. To ćwiczenie tak intuicyjnie, myślę, bym dedykowała właśnie dla dorosłych uczestników spotkania, to znaczy dla ludzi, którzy przyjdą do biblioteki, no oni już czytali Hanny Krall, znają różne teksty, więc może niekoniecznie będziecie chcieli rozmawiać z nimi o biografiach czy o dylematach, tylko bardziej no, wkroczyć na inny poziom i też być może odwołać się do historii lokalnej społeczności żydowskiej. Tutaj można porozmawiać o pamięci. Jest taki bardzo ciekawy tekst Juliana Tuwima, który w takim tekście My Żydzi Polscy opowiada o tym, jakby mógł wyglądać fragment getta w Warszawie, że zostanie, co zresztą nie zostało zrobione, taki fragment getta nie został zachowany, że mógłby zostać zostawiony taki właśnie fragment zrujnowanej Warszawy, zrujnowanego getta, jako taka wieczna pamiątka właśnie ludzi, którzy w nim zginęli. No tak się nie wydarzyło, na terenie getta powstało osiedle Muranów, ale to można wykorzystać właśnie jako pomysł dotyczący rozmowy, w jaki sposób historia lokalnej społeczności żydowskiej jest upamiętniona na moim terenie, czy jest jakiś pomnik właśnie getta, jeśli getto było w waszej miejscowości, czy jest jakieś miejsce zagłady Żydów blisko was, jak wyglądała, jak toczyła się historia społeczności żydowskiej w waszym mieście czy w waszej okolicy, bo tutaj nie ukrywamy, że właśnie historia powstania w getcie może by zostać wykorzystana jako po prostu rozmowa na temat historii Żydów u was. I teraz to jest pierwszy pomnik z 1946 roku. Ewa wam pokazywała, jak świętowano w 1946 roku, obchodzono rocznicę śmierci Mordechaja Anielewicza, a to jest jeden z pierwszych pomników, który powstał. On się znajduje bardzo blisko muzeum, ma taką formę włazu do kanału, ponieważ ta grupa powstańców, która właśnie wyszła z Kazikiem Symchą Rotemem, oni wyszli kanałami. To jest pomnik, który się znajduje przed muzeum. Myślę, że warto go pokazać, bo to jest taki uniwersalny symbol pamięci. Zresztą jego kopia znajduje się w Yad Vashem. Potem Nathan Rappaport, twórca tego pomnika, zrobił kopię. I on jest bardzo ciekawy do tej właśnie dyskusji dotyczącej jak pamiętać, bo on ma swoją część frontalną. Tutaj widzicie powstańców w ogniu walki, właśnie być może ta centralna postać to jest Mordechaj Anielewicz, ale on ma swoją również postać, właściwie swój rewers od drugiej strony, tam gdzie stoi ten blok z czerwonymi balkonami, tam widzimy ludzi, którzy idą na Umschlagplatz, idą do wagonów. I nie wiem, czy pamiętacie tą historię o bohaterstwie, kiedy Marek Edelman opowiada Hannie Krall o Poli Liwszyc, że Pola Liwszyc właściwie zostanie zapomniana, ona goniła swoją matkę na Umschlagplatz, jeszcze narzeczony ją podwiózł rykszą, bo nie chciała ją zostawić samą, nie chciała, żeby ona była samotna w momencie śmierci. I to jest bardzo, bardzo ważny taki głos, to znaczy, że ci młodzi ludzie, którzy szli z rodzicami na Umschlagplatz, czy szli do tych ciasnych wagonów, do tej strasznej sytuacji. Zresztą dużo ludzi już na samym placu przeładunkowym ginęło, że oni też byli bohaterami. I tutaj warto właśnie pamiętać, że powstanie w getcie jest takim powstaniem, które być może chcielibyśmy mitologizować i jakoś opowiadać o nim tak jak o innych powstaniach, ale tu się trochę nie da, bo tu bohaterstwo to były również takie zwykłe gesty właśnie zostania ze swoją rodziną, czy chociażby tutaj bohaterskie było chowanie się w bunkrach. Niemcy wykryli 400 takich bunkrów, ale ich było prawdopodobnie dużo więcej i walczyło 750 osób, ale warto pamiętać, że właśnie w getcie było kilkadziesiąt do 60 000 ludzi, kryjących się też dzieci. Także też pamiętać o tych cywilach i o oporze cywilnym, to znaczy o formach takiego relacjonowania rzeczywistości jak archiwum Emanuela Ringelbluma właśnie, czy przemycaniu pewnych informacji na temat tego, co się dzieje w getcie. To też była forma oporu, znaczy wobec planów nazistów, jakby zagłady całej społeczności żydowskiej, to, że Żydzi się chowali, naprawdę było heroiczne. I wydaje mi się, że jeszcze pokażę Państwu, jak wygląda muzeum. Tutaj muzeum jest widziane nie od strony pomnika, tylko od swojej jakby strony jeszcze drugiej, z pięknym drzewem lipą, które nam się udało zachować. To drzewo jest na takim małym wzniesieniu, na górce, to jest właśnie góra usypana z gruzów, dlatego że nasze muzeum jest również położone na gruzach przedwojennej Warszawy, Muranowa. Tam, gdzie stoi muzeum, znajdowała się ostatnia siedziba Judenratu w Koszarach Wołyńskich i zresztą jak budowaliśmy muzeum, znaleźliśmy takie bryły z węglonego papieru, też różne destrukty porcelany, przedmioty należące kiedyś do Żydów, także muzeum stoi w miejscu bardzo symbolicznym. Zachęcam Państwa do tego, żeby pokazanie filmu było również związane właśnie z jakąś dyskusją. Proszę się tego w żaden sposób nie bać. Te materiały, które przyślemy, są bardzo klarowne, jasne. Tam też będą fotografie. Myślę, że właśnie największą wartością będzie to, żeby Państwo z uczestnikami spotkania podyskutowali. Można pójść na spacer na przykład, odwiedzić te miejsca, gdzie w Państwa miejscowości mieszkali Żydzi, czy odwiedzić lokalny kirkut, wyjść na ulicę z tą akcją. Też to może być dla Państwa ciekawe, co ludzie w ogóle wiedzą o historii Żydów w miejscowości. Być może to będzie jakieś zaczęcie większego cyklu spotkań. Także zachęcam po prostu do używania tych materiałów, które prześlemy, do zadawania pytań, wysyłania maili, dzwonienia, gdyby coś było potrzebne. I bardzo serdecznie Państwu dziękuję. To teraz wracam ja. I dziękuję bardzo naszym ekspertkom za prezentację. I przechodzimy do sesji pytań-odpowiedzi. Ja proszę, żeby Ewa, Marysia i Zosia włączyły swoje kamery, żeby były widoczne dla Was. I zapisałyśmy w czasie 45 minut prezentacji kilka pytań, więc myślę, że zaczniemy od odpowiedzi na nie. Starałyśmy się odpowiadać na bieżąco na czacie, ale wiemy, że nie wszyscy też mają taki zwyczaj śledzenia odpowiedzi na czacie, więc jakby powtórzymy te odpowiedzi teraz na żywo. Pierwsze pytanie, pojawiła się grupa pytań dotycząca pakietów edukacyjnych, więc myślę, że to do Zofii będzie pytanie. Kiedy dostaniemy mailem pakiety? Dziękuję bardzo. Dzisiaj roześlemy wszystkim osobom, które się zgłosiły przez formularz pakiety. Także gdyby ktoś ich nie dostał, to prosimy o kontakt na żonkile@polin.pl, Żonkile, nie Żonkile, ale one też będą na stronie internetowej. W zakładce oferta edukacyjna w artykule zgłoś szkołę do akcji Żonkile i pobierz materiały edukacyjne, ale gdyby ktoś chciał osobiście być z nami w kontakcie i sprawdzić, czy jest na liście właśnie biblioteki szkół, które się zgłosiły, to prosimy o kontakt mailowy. I a propos pakietów, to jeszcze raz upewnijmy się, co w tych pakietach się będzie znajdować, bo pojawiło się pytanie, czy dostaniemy szablony Żonkili. Dobrze, to może ja tutaj odpowiem. Jeśli chodzi o szablony, prezentacje z tymi dobrymi praktykami, a także taką prezentację ogólną akcji, to już zostało rozesłane do tych osób, które zgłosiły się w tym pierwszym etapie. Ci, którzy zgłosili się poprzez formularz później, oni oddają dzisiaj razem z tym pakietem edukacyjnym informację, że wszystkie te prezentacje, szablony dostępne są na naszej stronie. Więc ci z Państwa, którzy nie dostali szablonu poprzez nasz pierwszy newsletter, to mogą jak najbardziej pobrać go ze strony. On jest dostępny zarówno właśnie pod tym linkiem polin.pl/Żonkile, tam są szablony do pobrania w wersji polskiej, angielskiej i hebrajskiej, ale także poprzez tą drugą stronę, do której link też podawaliśmy, gdzie jest cały zbiór naszych wszystkich materiałów. Okej. I jeszcze jedno pytanie, znaczy seria pytań, które związane są z pakietem edukacyjnym, a konkretnie z filmem. Ponieważ tu pojawiły się głosy na czacie, że część z Was chciałaby wyświetlić film i zorganizować spotkanie wokół filmu w innym terminie niż 19 kwietnia, więc potrzebujemy tutaj wyjaśnienia. Czy jest to możliwe? Jak długo będzie dostępny ten film na stronie? Czy na przykład będzie dostępny, to pytanie Ani, 30 kwietnia? To może znowu ja. Jak najbardziej. My, że tak powiem, rozumiemy, że 19 kwietnia dla niektórych jest trudnym terminem i ze względu na egzamin gimnazjalny i być może jakieś już inne zaplanowane wydarzenia. Jak najbardziej akcje, lekcje czy oglądanie filmu można zorganizować w innym terminie. Film będzie dostępny, wrzucony na YouTube'a, więc on już, że tak powiem, w ogóle będzie dostępny w internecie. Natomiast jeśli decydujecie się na organizację w jakimś innym terminie, to tylko warto pamiętać, że tak powiem, żeby podkreślić, że ten 19, tak, jest tym dniem, w którym jest rocznica wybuchu powstania w getcie. I jeszcze jedno pytanie dotyczące filmu. Ile on właściwie trwa? To nie jest trudne pytanie. Film trwa 20 minut, mniej więcej 20, może to kilka minut dłużej trwać. Natomiast to jest krótko i długo, ale jest to tak wymyślone, żeby zmieściło się to w formacie lekcji, żeby można było obejrzeć film, jeszcze przeprowadzić jedno ćwiczenie na przykład. Mhm. Okej, czyli o filmie już wiemy właściwie wszystko, co powinniśmy. Mam zapisane jeszcze dwa pytania. Pierwsze, chętnie zostałabym wolontariuszką poza Warszawą. Czy to jest możliwe? Dobrze, to ja. To jest tak, my, że tak powiem, wszystkie osoby, które włączają się do akcji, traktujemy też niejako jako wolontariusze poza Warszawą, no bo, że tak powiem, jest to zgodne z prawdą, robicie to nie od tak, więc jak najbardziej, natomiast zachęcamy do tego, żeby jeśli chodzi o organizację akcji u siebie, jeżeli są jakieś pomysły i tak dalej, to żeby się kontaktować z Zosią, która będzie też, że tak powiem, w razie czego mogła jakoś doradzić, jak tę akcję przeprowadzić. Mhm. A właśnie na czacie pojawiło się pytanie, które chcemy zadać. Czy godzina 12:30 jest terminem wybuchu powstania, czy też jest to godzina umowna? To jest godzina wyświetlenia filmu, także to jest po prostu umowna dla Państwa godzina. Czyli jest to godzina premiery. I jeszcze jedno pytanie z serii tych, które zanotowałam wcześniej z czatu. Czy można gdzieś zobaczyć listę placówek biorących udział w akcji? Zobaczyć, że tak powiem, nie udostępniamy jej, natomiast wszyscy ci, którzy chcieliby sprawdzić na przykład, czy w swojej miejscowości jakaś inna szkoła się zgłosiła albo biblioteka, to zapraszamy też do kontaktu z Zosią. Ona będzie w stanie na liście naszej sprawdzić, kto jeszcze się zgłosił. Czy są jeszcze jakieś pytania, bo na mojej liście pytania już się skończyły, więc jeśli ktoś chciałby jeszcze coś dopytać, to jest właśnie ten ostatni moment. To jest ostatni moment. Widzę, że ktoś w tym momencie pisze na czacie, więc czekam, aż to, zastanawiam się, czy jest to pytanie i czekam jeszcze chwilę, czy je zobaczymy. A jest to był komentarz, jest to jedno z najciekawszych webinariów, w jakich do tej pory brałam udział. Bardzo dziękujemy Pani Anno i myślę, że to jest bardzo fajne zakończenie naszego webinarium. Ja jeszcze kilka słów chciałabym dodać na temat miesiąca tematycznego Labib i na temat kolejnych webinariów, które planujemy. Zanim to zrobię, chciałam bardzo podziękować naszym ekspertkom Ewa Budek, Maria Mossakowska, Zofia Mioduszewska. Bardzo Wam dziękujemy, to było naprawdę wspaniałe spotkanie. Mamy nadzieję, że przełoży się na bardzo ciekawe spotkania i działania w bibliotekach. A ja przechodzę do kolejnego slajdu. Zapraszamy Was już w piątek na kolejne webinarium, które zorganizujemy w ramach miesięcy tematycznych portalu labib.pl. Przypominam, kwiecień jest poświęcony tematyce wielokulturowość w praktyce. W piątek organizujemy webinarium Rozmawiajmy o uchodźcach i będzie to webinarium dla wszystkich tych osób, które chciałyby zacząć rozmawiać na ten bardzo aktualny i bardzo trudny temat z młodzieżą. Będzie je prowadzić Elżbieta Kielak z Centrum Edukacji Obywatelskiej i będzie pokazywać Wam dużo materiałów, które można w takich rozmowach z młodzieżą wykorzystywać. To webinarium odbędzie się już w piątek o godzinie 10 rano i uprzedzamy, że na to webinarium będzie obowiązywać rejestracja. Informacja o tym piątkowym webinarium pojawi się jeszcze dzisiaj na www.biblioteki.org i na portalu labib.pl. Więc zapraszamy Was do śledzenia tych stron i pamiętajcie, że wymagana będzie rejestracja. Tak więc widzimy się już w piątek o 10 rano. Przypominam, że było to webinarium zorganizowane w ramach 12 miesięcy tematycznych portalu labib.pl i odbyło się w ramach programu rozwoju bibliotek. Bardzo Wam dziękujemy. Do zobaczenia.